Ale fajnie, że jesteś. Ja też się cieszę. Co ci sprowadza do mnie? Chciałabym odnaleźć swój styl. Mam z tym problem, bo moja postura bardziej przypomina nastolatkę niż kobietę. A z uwagi na to, że mam trójkę nastolatków w domu... Już nastolatków? Już nastolatków. To chciałabym jakoś wyróżniać, że faktycznie jestem mamą, a nie, że jestem równa z nimi. Masz ile lat teraz? Mam 36 lat. Dziecko pierwsze miałaś w jakim wieku? W wieku 19 lat, jak urodziłam moje córki, bliźniaczki. Bliźniaczki? Mhm. Było to trudne. Mhm. Zostałam sama. Było ciężko. Mhm. A to znaczy, że po prostu facet odszedł? W momencie, kiedy dowiedział się, że jestem w ciąży, to mnie zostawił. O rany. I jeszcze na dodatek tego wszystkiego, moja mama zmarła. Ojej, współczuję. Wtedy było ciężko, ale powiedziałam sobie, że ja muszę dać radę. To była taka tak naprawdę walka o każdy dzień. Ale nie poddałam się. Pewnie, dobrze. Cały czas walczyłam o to, żeby moim dzieciom nie zabrakło niczego. To było dla mnie najważniejsze. Po drodze jeszcze pojawił się syn. Tak, tak. Drugi związek też się nie udał, bo zeszłam w ciążę i też rozstałam się z partnerem. Zostałam po prostu oszukana i też nie chcę o tym mówić, bo tak... Trudne było to mi, jest po prostu. Było, minęło i powiedziałam sobie, po prostu muszę dać radę. I znowu się nie poddałaś. I znowu się nie poddałam. Walczyłam o każdy dzień. Później było coraz lepiej, ale tak miałam taką przerwę, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, więc miałam taki uraz już. Skupiałam się po prostu tylko i wyłącznie na dzieciach. A na sobie? Na sobie właśnie, jak zapomniałaś trochę o sobie. Nie płacz. Ona wtedy czuje się zadowolona, jak rodzina jest szczęśliwa. No a to nie tędy droga, bo trzeba odwrócić tę kolejność. Nic się nie zmieni. Będzie tylko lepiej. Tak naprawdę chciałabym to zostawić już za sobą i nie wracać do tego, bo to było, a jest teraz dużo lepiej, teraz jest fajnie. Poznałaś kogoś fajnego po prostu. Poznałam. Ile lat temu? 4 lata temu poznałam. No to już jakiś czas. Mężczyznę. Mhm. Od roku mieszkamy razem. Bardzo się kochamy. Miłość? Bardzo. To jest miłość mojego życia. Czyli jesteście wesołą rodziną. Tak. Taki power jest w nas. No to teraz z tym powerem przyszłaś do mnie. Tak. Co ja mogę zrobić, żebyś nie była na szarym końcu? Jak myślisz? Trochę zmienić mój styl. Odnaleźć mój styl przede wszystkim. Otwieram tą szafę i nie wiem, co tak naprawdę mam na siebie włożyć. Bardziej skupiam uwagę właśnie na dzieciach niż na sobie. Chyba wymieniacie się ubraniami, co? Tak. Mam super garderobę. Właśnie widzę. Wiem, że nagrałaś dla mnie filmik ze swojej szafy, tak? Chciałabym ci zaprezentować moją garderobę. No to, dawaj, to prezentujemy. Pierwsza stylizacja to taka na obiad rodzinny. Okej. Okay. To jest letnia, na co dzień, tak. Kolejna stylizacja to jest, jak idę na wywiadówkę. No kochana, skórzane spodnie, skórzana kurtka. Taki konkret na wywiadówkę. To jest stylizacja. O, a tu idą na najpierw randkę. Nogi. Na randkę. Proszę bardzo. Na randkę? Na randkę. To jest stylizacja na scenę. Tak. Szaleństwo. Ta stylizacja będzie na wrotki. To jest taka wspólna szafa rodzinna. A to nie jest dobry pomysł. Musimy te ubrania zamienić na bardziej poważne, bardziej eleganckie, na takie, które dodadzą ci klasy. Cieszę się. No, wspaniale, zapraszam.